Siema, siema, z tej strony Matix, witam was w nowym w odcinku z nowej aktualizacji. W dzisiejszym odcinku będę chciał znaleźć geodę ametystu. Tak, geodę ametystu, bo jak pewnie wiecie, jest nowa wersja 1.17 i właśnie teraz jest tutaj ona i w niej jest bardzo dużo rzeczy, ale ja teraz chciałbym sobie znaleźć geodę ametystu. I w sumie tutaj już sobie wykopałem taki tunelik do jakiejś dokładnie do 30 kratki, dlatego że myślę, że taka będzie szczęśliwa. Mam tutaj też 3 tunele. Ja myślę, że standardowo prosto sobie pójdziemy, jak żeby inaczej. Tutaj sobie też przestawiam moje EQ, takie do kopania, żeby było tutaj już od razu. Mamy tutaj pochodnie. Pochodni mam troszeczkę mało, ale jakby myślę, że tyle wystarczy. 17, nie będę ich stawiał tak jakby by ciągle. Sobie będziemy kopać. Jak nie wiem, czy na 30 znajdziemy, może będę musiał się obniżyć, może nie, bo jakby no 30 to jest taka kratka, że jakby naprawdę trudno znaleźć geodę ametystu. Czy no jeszcze troszeczkę łatwo, ale jakby już trudniej pod względem, bo jakby na 40 już się jakby występują na 48 czasami, to jest bardzo wysoko, a na 30 raz mi się udało, więc teraz też może mi się uda. Pokopiemy sobie trochę. Nie no, ja w sumie to teraz pokopię żelazo. Dobra, no to na żelazie się zatrzymamy, idziemy w bok. Dobra, teraz tutaj w bok, polecimy sobie. Nie, sobie po prostu tutaj trzeba w bok sobie też polecieć. Bo jakby trzeba jakby... Bo się nie kopię na ukos, tylko jakby... Tutaj trzeba i w bok, i prosto polecieć. Zawsze, zawsze spoczko. Dobra, no to tak do... Jeszcze sobie pokopię. I znowu zaczniemy kopać prosto. Bo teraz może w dół. Nie, serio, po prostu. Pokopmy sobie jeszcze trochę i w dół teraz. Nie, serio, bo tutaj jakieś 40 kratek wykopałem. Na oko, tak? I serio, tak... jakby, no... W bok sobie już wykopałem, więc teraz jeszcze w dół. Później jak nie będzie w dół, czy może być w jakbym znalazł geodę ametystu. Nie, serio. Ja już wiele razy znalazłem geodę ametystu, ale na tym świecie jeszcze nie znalazłem. Ten świat dopiero przeszedł jakby transformację do jakby nowej wersji. Nie, serio. Po prostu jest Gravel. Tutaj oczywiście nowa ruda. Nasza, jak żeby inaczej, piękna miedź, która się jakby tutaj... Prawda, jest mega fajną rudą, ma mega fajną teksturkę. Dobra, jeszcze prosto sobie pokopiemy. Albo troszeczkę w górę wylecę. Nie, serio, po prostu troszeczkę w górę trzeba też wylecieć. Okej, 22 może być tutaj. Nie, raczej, nie no, bo serio, ja tutaj patrzę różnymi, jakby w różne strony kopię, bo jakby nie chcę ciągle w jedną stronę kopać, dlatego że jakby, no możemy ominąć gdzieś jakąś geodę, a tego bym już nie chciał. Dobra, dobra, no to tak, nie no serio, w dół teraz. Co? Wow. Czy to jest to? Tak, takie bloki tylko występują. To...
Znaleźliśmy geodę ametystu, ale ja tak serio, tak totalnie, jakby miałam takie, jakby pomyślałam sobie, że no to teraz jakby sobie pokupiłem i co? Wow, ile tych kryształków tutaj jest. Dobra. Wow, naprawdę piękna geoda. Nie, serio, po prostu. Wow. Chyba największa geoda z najwięcej kryształków ma, jaką kiedykolwiek znalazłem. Wow. I naprawdę tak szybko znaleźć geodę ametystu. No i wiem, że one nie są jakieś mega rzadkie, ale jakby... Że ja... Wow, po prostu. Po prostu to jest niesamowite. Teraz oczywiście sobie przygotowałem Kill of Silk Touchem, bo jakby bardzo dużo osób ma trudność z rozróżnieniem tych właśnie geod ametystu, na przykład, znaczy geod ametystu, no z tych jakby kryształków ametystu, a geodach ametystu jakby one rosną i w takich oto miejscach. Tego się nawet z siktaczem nie da wykopać, bo to jest taki bloczek, z którego one wyrastają właśnie i po prostu no są różne rodzaje, bo są mniejsze. Na przykład każdy by pomyślał, że jakby taki kryształek to już jest dorośnięty i z niego wypadną kryształki, ale nie, bo to jest jeszcze large, czyli jeszcze jakby no nie jest całkowicie, bo ametyst, o ile wiem, ametyst cluster, tak jak to, jest jakby no już dorośnięty, z którego wypadną kryształki, a no nie warto raczej stracić, bo każdy, jakby one tak wolno rosną, jak ci, że trzeba kolejne geody szukać. Dobra, a więc bez dalszego przedłużania, teraz jakby, no ja tak myślę, że będzie tutaj pierwszy kryształek sobie weźmiemy. Co? Ile? Wow. Mi to po cztery wypadały. No wiem, że tutaj może mam fortunkę na tym kill-offie, bo to jest najlepszy w grze, ale jakby... Wow. 12. Wow. Ile? Kolejnym... Dobra, teraz były 4. 28 kryształków ametystu. Dobra, lecimy sobie. Tak. Dobra, ile tu było? 4 tu było. Dobra, tu było kolejne 12 i ostatni kryształek. 56, moi drodzy, 56 ametystu jakby. 56 kryształków ametystu. Wow. A jak te wszystkie tutaj dorosną nam, to jakby będzie wow, po prostu. To jest najlepsza geoda, jaką kiedykolwiek znalazłem. Nie, serio, po prostu 56 kryształków ametystu to jest... Nie wierzę w to. Jeszcze mi kolejny dorósł. Stak! Nie, dobra, wracamy do mojego obozowiska. Tutaj niech ta geoda ametystu tak zostanie po prostu ładnie, pięknie, nie będę jej naruszał. Tak. Wow. W ogóle, czemu ja kopię tym siktaczem? Nie wiem dlaczego. W sumie. Wow. To jest szczęśliwe miejsce. Jak ktoś tu wpadnie, to będzie miał takie szczęście, że po prostu no nie wierzy w to. Wow. Ja już teraz nie szukam kolejnych geod, bo ja jakby myślałam, że będzie jeszcze trzeba geody szukać, bo jakby no jakby geody jakby nie mają tak za dużo kryształków. Na przykład nawet niektóre mają 0 kryształków, ale to jest naprawdę, ktoś ma takiego pecha,
Serio, po prostu, albo to jest, zależy od Minecrafta już, jaki jest świat, czy ma szczęście, czy nie ma. Ale ja, stack ametyst shardów, wow. Ale teraz, oczywiście, jakżeby inaczej, pójdzie, zrobimy sobie, o, tutaj mi się miedź jeszcze przepalała, to przepalimy sobie. Mamy tutaj bardzo dużo rzeczy pięknych i zrobimy sobie... Nie, ja się nie będę ograniczać. 64 lunety mogę zrobić. Nie będę się ograniczał, po prostu wezmę lunetę. Pog. Mamy wreszcie lunetę. Wreszcie mamy lunetę. Po kilku minutach odcinka, wow. Nie, serio. Zobaczmy sobie na to słońce. Wow, jak to przybliża w ogóle. Ja w ogóle miałam raz lunetę, ale to jest mój drugi raz, jak mam na jakimś świecie lunetę. Bo jakby, no, aktualizacja Minecraft jakby, no... No jakby, no... Jest naprawdę... no, ile dni? No może z... 5, 6 dni. Czy... Chyba... Ja nie wiem, kto wiem, ale serio, po prostu mam lunetę. Jeszcze można zrobić zacieniowane szkło, o ile mi wiadomo. Tak, tinted glass. Ono jakby zacienia, że jakby cień jest i to jest naprawdę tak piękny efekt. Można po prostu, to jest tak piękny efekt. Tutaj mam różne itemki. Jakby znajdźmy sobie szkło. Tutaj jest szkło. Ja po prostu nie będę się ograniczał. Jestem tak teraz bogaty normalnie w tym Minecrafcie, że ja sobie nawet... Moi drodzy, mamy to. Nie, nie wiem jak wam to pokazać jakoś ładniej. No patrzcie, no tutaj jest normalnie ciemno. Jakby. Jakby cień jest normalnie. I to jest jakby tak, taki efekt ma, że serio po prostu... Nie, serio, stack w jednej geodzie ametystu i po prostu to jest chyba jakby, no to jest mój rekord, a rekord głębokości, czy to jest, to ja nie wiem, ale jakby, no 19 kratka, wow, chyba to było nawet 17 jakaś, najgłębiej, wow. Geody ametystu są naprawdę piękne, ale żeby takie mieć szczęście... Jeszcze zobaczmy, czy coś się da zrobić z tej oto jakby z tych ładnych kryształków. Dobrze, tutaj mamy crafting. Zobaczymy sobie w craftingu, czy coś się da zrobić. Wiem, że się da bloczki zrobić ametystu, ale jakby no jak się ma geodę, to można skopać z niej. Nie wydawać kryształki, bo kryształki są o wiele jakby cenniejsze od jakby tych bloków ametystowych, dlatego że bloki ametystowe nie da się ich jakby przerabiać. Ale raczej się nic nie da zrobić. Może w drugiej części tego update'u Caves and Cliffs będzie się coś dało jeszcze bardziej zrobić. Ale jakby no... Zrobiliśmy lunetę, zrobiliśmy taki tinted glass i to są jakby rzeczy, które się da zrobić, ale ja ten odcineczek już będę powoli kończył. Jeśli wam się ten odcineczek oczywiście spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę i komentarz, bo ja wszystkie czytam komentarze i przypinam serduszka komentarzom. No, a więc nowego dzieneczka, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!